Ej, z tej strony Manik, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Plants vs. Zombies 2. Miałem tutaj małą przygodę w Egipcie. Nagrywałem, byłem w trakcie nagrywania kolejnego odcinka. Niestety gdzieś mi zapis przepadł. Był to zapis z pojedynkiem z Gargantozaurem. No, oczywiście go pokonałem. A żeby tutaj nie przedłużać, no trudno, no stało się stało. Nie będę do niego wracał, bo planszy jest naprawdę dosyć sporo. Jedziemy kolejną planszę, dziewiątą. No, zabawa z Gargantozaurem była niezła naprawdę. Tam nawet nie jeden, a chyba trzy wyskakiwały. Dobra, wybieramy sobie to. To jest bardzo dobre na tych z tymi tarczami, co łażą. To i to. No i to. Jedziemy. A właśnie, w poprzednim też tym, co mi przepadło, pobawiłem się troszkę w Zen Garden i okazuje się, że tam tak zwane boosty się, czyli jakieś upgrade'y takie chwilowe na jedną planszę tworzą się. I przykładowo po postawieniu nowego słoneczka, jeżeli się tego upgrade'a użyje w Zen Garden, to zobaczcie, co się dzieje. No właśnie, coś takiego. Nie dostajemy jedno, tylko z automatu od razu idzie ich 5. Dobra, zrobimy pierwszą linię. Przydatne, pewnie bardzo przydatne, bo można bardzo, bardzo szybkim czasie sobie tutaj zrobić linię. Ci będą na pewno potrzebni, oni są bardzo przydatni. Całkiem nieźle to jest. Oho, i jest ktoś nowy z pochodnią. A ten to kto? I zapewne po to jest mu pochodnia, aby spać. Ale to zanim dojdzie, no to musimy się stworzy jeszcze jedną. W poprzednich odcinkach narzekałem trochę na tych bumerangów, ale zaczynam ich doceniać. Mały damage, ale później rzeczywiście, o, idą ci, sprawdzają się bardzo dobrze. Nie, właśnie nie zjadę. O, musimy jeszcze zostawić. To warto to nawet używać, teraz na sobie żrą, mi to i tak przybędzie. I tego zastępujemy. Wow, małe zamieszanie. O, to postawimy na to. No i właśnie w takich momentach przydają się. A co to jest? Zero. Gravebuster, aha. Zjadacz grobów, dobra. O, Zen Garden odwiedzimy. Może postaram się pokazać. I właśnie ten boost znikł. Czyli mamy jeszcze jedną roślinkę, posadzimy. Okej, cich, to na razie tutaj nie mam. Nie wiem, do czego one są. Chyba coś z monetami to było związane. Jedziemy. Quest complete. Dobra, jeszcze te Yeti nie mam zamiaru. Odblokuj Gravebustera, okej. Odblokuj piramid. No, to będzie z czasem pewnie. Jedziemy odcinek 10. Dzień 10.
I w tym momencie prawdopodobnie wypróbujemy sobie tego zjadacza grobów. To będzie potrzebne na pewno, to i to spróbujemy. Nie powinno być gorzej. Aczkolwiek nie mamy już tych słoneczek. Ale dzięki temu zjadaczowi grobów powinno być troszkę łatwiej, ponieważ będą mogli już... Tak jest. O to właśnie chodziło. Spróbujemy się zastopować. A to musimy pobawić się. Okej, już musimy cię wystawić. No to jest akurat przydatne na Egipt, ten zjadacz grobów. Słoneczko. Lecznik. Mamy go tutaj. Aha, jest złodziej. Czekamy stąd. Ten już tu. Dobra, pierwsza linia już jest. Słoneczko, lecznik. Mamy jakiś zaczątek. Dobra, tego już stopujemy, bo wiem, że on daleko dotrze. No i zaczynamy zbierać. Właśnie na nich. Tutaj się już robi grubo. Mamy dwa. Ten faraon jest dosyć wytrzymały. Zobaczcie, gdzie on doszedł. Tutaj widzimy to zeżrzemy. No i tu musimy już stopować. Chyba na górze jeszcze jakoś wytrzymać. Tak, jeszcze. A ten to kto? Wyżywiał kość? O, i tworzy groby, no super. O, bardzo fajnie, przyjemnie, ale zaczyna się tutaj robić młynek malutki. Na razie jest jeszcze pod kontrolą, ale do środek już musimy jechać, bo będzie problem. To na razie nie jest potrzebne. O, dawaj. Dobra, środek. Tutaj zastopujemy. Ja nie mam tyle. No i tutaj nie mam czym. Musimy zastawić się już ziemniakiem. Dobra, jest jakiś jedno, ale jeszcze jest ok. Ten tutaj. Aj, niepotrzebnie użyłem. Dobra, tu. Tu. Ulala. Tutaj. Tam powinniśmy jeszcze jakoś przetrwać. Zbieraj ten nagrobek. To w miarę szybko. Tu mamy zabezpieczone, zajmujemy się górą. O nie, tutaj nie dotrwamy. Okej. Dobra, są dwie linie. To już jest ok. Myślę, że już opanowane. Aczkolwiek jeszcze będzie finalna. Ale już jest spoko. Jeszcze zabezpieczymy ziemniakiem. Teraz zatrzymamy. Bardzo, bardzo, bardzo są mocni. Ja nie będę wystawiać już. Myślę, że będzie ok. Wolę. Chyba ziemniora postawić, aniżeli kolejnego bumeranga. No.
czytać. Uj. Dobra, w razie w ogóle ktoś się przedarł, to jeszcze dostanie bata. Ale tu się chyba raczej przedrą, więc używamy. No i widzicie. Już nam zżerają. Okej. No ten żygacz tych grobów troszkę tutaj namieszał. No i spoko, udało się powstrzymać. Kolejny dzień z głowy. Jedziemy dalej. Pieniądze, jak najbardziej lubię pieniądze, przyjmuję. 3300. Dwa levele do odblokowania piramidy. No tutaj możemy akurat się bawić. W przypadku tych Zengardenów ma to jakieś uzasadnienie teraz. Sadzimy dalej. Co my tu? No, znowu to samo. Szkoda, że innych nie ma. Zapewne trzeba kupić sobie, niestety. Jedziemy dalej. Numer 11. Jedziemy. Okej. Co, sadzić? Tu są te. Aha, czyli będzie jakaś pewnie rozgrywka. Nie będzie. A, z automatu dostaliśmy tutaj. Czyli nie mieliśmy zbytniego wyboru. O, podwójny słonecznik. To może być... No właśnie, teraz mam dylemat. Czy zbierać na podwójny słonecznik? Gdzie z reguły to było zawsze opłacalne. No właśnie. No nie wiem. 125. Nie, jedziemy normalnie. Nie będę tutaj kombinował. Najwyżej zobaczymy, jak się sytuacja wyklaruje. No nie ma właśnie, nie ma zjadacza grobów. To jest już tutaj małą przeszkodą. Z automatu trochę tyle gorzej jest. Dobra, tego powstrzymamy w ten sposób. Off, na dole jeszcze, fuck. Dawaj, zbieraj szybciej. Nie, jego nie powstrzymamy. Dobra, stój już tutaj. Trudno. O nie, ten tutaj też. Och, cholerka ma. Nie no. Dobra, jedziemy. Może wytrzyma. No, trzeba było stracić niestety. No tutaj zaczyna się robić bardzo ciekawie. Nie mam tutaj zbytniego pola. Dobra, tu. Może jednak miał uzasadnienie zrobienie tych dwóch. Nie będę używał jeszcze. Jeszcze wytrzymam. Przynajmniej postaram się. Ten się tak przedarł. I w sumie wiecie co, użyję. Zobaczę. 1400. Dobra, jadę. Trudno. No, dużo kasy poszło, ale jedziemy dalej z tematem. Powinno być teraz dużo, dużo łatwiej po użyciu. No i dążą, widzicie, no zrobili tak trudną misyjkę teraz już, żeby... No albo nauczysz się rzeczywiście perfekcyjnie wystawiać te tutaj,
Albo, sorry, musisz użyć. Nie jestem hardcorem, użyłem. Aj, kliku mi się nie idzie, trzeba. Może się pojawić jakiś tutaj za chwilę. Dochodzi do tego, że będę musiał chyba użyć jeszcze raz. Nie, stój. Dajcie mnie. No, robi się bardzo, bardzo ciekawie. ...1400. No, słuchajcie, jeżeli tak jest na drugiej fali, to co będzie o trzeciej? No, gdzieś prawdopodobnie tutaj popełniłem błąd. Błąd jest chyba, wydaje mi się, w tych słoneczkach trzeba było... Dobra, pozbierajmy troszkę teraz, nie będę używał. Odkurzać ich z mieciem. Stój. Tu będzie do uratowania, tu już trzeba będzie szykować. Dobra. Zmiataj szybciej. Stawiamy. 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 To wyczyści zaraz. Stawiamy. Stawiamy. Może się coś jeszcze da uratować, aczkolwiek szczerze wątpię. Tu jest 3 razy bestie. Dobra, ale tamten jeszcze, żeby się z tymi utkorzaczami udało wytrzymać na... Wytrzymają, ale... Nie, na razie trzymamy jeszcze. Zobaczmy, jak się sytuacja rozwinie. Dobra, mamy 2 te. No nie wiem, raczej będzie to chyba z góry skazane na porażkę. Zobaczcie, ile tych garnkogłowych wyleci, no to jest jakaś masakra. Może jakimś cudem się uda. Dobra, tu musimy użyć. No, nie ma najmniejszych szans tutaj. Spróbujemy jeszcze tu. A co mi tam? W sumie straciłem kupę kasy, ale podejrzewam, że to jest taka plansza właśnie na stracenie. No, poprzednie były łatwe, łatwa to raptownie naprawdę kanał, dosyć trudna plansza, ale nie chce mi się wracać ileś tam razy do niej. Widzę, mój syn rzeczywiście też coś gra. Dobra, myślę, że nowy kostium, nauszniki dla zamrażacza, weźmiemy, zrobimy exit to map, bo zaczniemy, następna misja to jest 12, czyli zbliżamy się do tej piramidy. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!